Zetka się składa. Robimy tak, że wymieniamy samego tłoka. Jak widać, już nowy siedzi. Tłok selekcji C teraz jest. Vossner. Już sobie założyłem pierścienie i sworznia, także można zakładać cylinder. Podczyściłem sobie tu wszystko, bynajmniej na górze. I założę cylinder na razie tylko. I chyba tyle, bo i tą stronę bym mógł złożyć, bo też mam łańcuszek już. Rozrząduj ten ślizg. A nie mam jeszcze szpilki od głowicy, bo nie chcę zakładać, tam była trochę obrobiona. Później będzie miał ktoś problem, żeby to wykręcić. Zamówiłem nową szpilkę i jak przyjdzie, to sobie dokończymy. A reszta, tak jak było mówione, olej jeszcze nowy wleję. Właściciel przywiózł olej, filtr i licznik motogodzin. Zaworki dwa poprawimy. No i na razie tyle. Łańcuszek stary. Stary łańcuszek. Oczywiście, tak jak było mówione, to zmieniamy. No, chodź tu. Kurwa, się pozawijał. No, mniejsza. Ale było widać wcześniej, o. Stary, a. Tu mamy nowy. Cylinder po honowaniu, przehonowałem sobie. Nowy łańcuszek dla porównania. No i ślizg 300 zł nowy, z Yamahy prosto. Uszczelki na górę silnika. No i tyle, w sumie taki remoncik, taki, no, ciężko to nazwać remontem, wymiana tłoka bardziej, o. Tłoczek nowy siedzi. Kurwa, luksus teraz będzie. Ślizg nowy włożony, tu założony. Rozrządzik też, nasz łańcuszek nowy, magneto. Wszystko poskładane, tu podczyszczone i okazało się, że jeszcze uszczelki nie kupiłem pod dekiel. Jest ząg, ale to nic, bo i tak więcej nie poskładam, głowicę sobie położę, bo nie mam jednej szpilki głowicy. Na resztę chyba pozostaje czekać, już tu sobie zacząłem czyścić ładnie to. Uszczelkę nową rzucimy i głowicę położę, tak jak mówię, muszę tą jedną nasadkę zamówić i podkładkę. Już zamówiłem, tylko kwestia, żeby to przyszło i ta uszczelka na dekiel i będziemy sobie składać dalej. Dobra, nie przedłużamy, jak coś tam zrobię, to widzimy się później. I cyk, Yamaszka. Krok po kroku idzie. Uszczelki nowe. Napinacz, rozrząd ustawiony. Tu muszę sobie jeszcze połączyć, ale oleju zaleję i zobaczymy, czy ciśnie olej. I później będziemy sobie odpalać. Także co, no zaworki wyregulowane. O, tą śrubę mam jeszcze nową, będzie trzeba wymienić. No i wydeszek, tam też uszczelka na łączenie musi przyjść, ale nie wiem, czy dobrą zamówiłem. Zaraz będę wiedział. Dobra. Nic, działam dalej, składam i zobaczymy niedługo, czy maszyna pali. Poskładane. Jeszcze tylko tu plastiki zostało założyć, płynami pozalewane. Mniej więcej poskręcane. Ona i tak będzie dziwnie chodzić, bo nie mam uszczelki na wydech. To znaczy uszczelka przyszła nowa, ale tu coś z wydechem jest kombinowane i on tu jest w ogóle, nie wchodzi jedno w drugie, tylko na styk. I to jest, no, bez, jeszcze tu jest ponacinane, tu wszystko przepuszcza. Zamówię taką dużą obejmę i to wtedy na to nasunę i zacisnę tą dużą obejmą. Więc jeśli będzie ok, zapali, to oddam za tydzień ją. Dobra, zobaczymy zaraz. Pyka sobie. No i dobra, co było wymienione? Tłok, oczywiście, dwa zawory wyregulowane, łańcuch rozrządu, tą śrubę zmieniłem na oryginalną. Jedna szpilka głowicy, uszczelka pod pokrywę zaworów. To do właściciela. Plastiki można założyć, znaczy jadę się przejechać, plastiki założę, później zobaczę, czy nic tam nie kapie.
A, jeszcze parę rzeczy. No tą dźwignię nic nie wymyślę, ona jest do wymiany. Rogaz przeczyszczę może jeszcze i... No i to sprzęgło zobaczę, bo ciężko chodzi bardzo. Chociaż tu ta klamka by jest ułamana i przez to ciężko wcisnąć. No, ale byłoby na tyle. Dobra, biorę się za kolejny sprzęt, bo czasu mało. To by było na tyle. Do następnego razu. Na razie.